obrońcę. I faul na Krzymińskim. Mamy teraz żółta kartka dla Adama Czerkasta przy okazji za dyskusję z sędzią. Żółtą kartką w 56 minucie został upomniany Adam Czerkas, zawodnik Polonii Warszawa. A tymczasem mamy zmianę w drużynie czarnych koszul. Czerwona kartka dla Adama Czerkasa. Tak dyskutował z sędzią, że ten nie wytrzymał i pokazał mu dwie żółte kartki w ciągu 20 sekund. Tym razem Adam Czerkas otrzymuje czerwoną kartkę i musi opuścić boisko. No cóż, nie tego wymaga się od najbardziej doświadczonego zawodnika w drużynie, który ma ciągnąć grę, motywować młodszych kolegów. A tutaj w ciągu 20 sekund za dyskusję z sędzią Czerkas dostaje dwie żółte kartki i w 58 minucie po prostu wylatuje z boiska. Na pewno nie tak to miało wyglądać, jeżeli chodzi o Polonię. Jest 1-1, drużyna traci czołowego napastnika, strzelca jedynego gola. No i na pewno nie będzie miała w dalszej części meczu łatwo. Adam Czerkas wyraźnie nie zgadza się z tą decyzją arbitra, no ale wie, że już nic nie wskóra i opuszcza boisko.